Złote Globy 2023, Jennifer Coolidge wręcza Oscara, Jerrodcar Michael Kpis organizatorów. Ku zaskoczeniu wszystkich, prowadzący postanowił w ironiczny sposób zadrwić też z... kropka organizatorów gali. W trakcie imprezy bez ogródek wypalił: nazywam się Jerrodcar Michael i opowiem wam, dlaczego mnie tu dziś widzicie. Otóż jestem tu, bo jestem czarny. Dostałem telefon od Stephena Hilla, który powiedział: Jerrod, jestem zaszczycony, mogąc wykonać ten telefon. Produkuję 80 złote globy i byłby to dla nas zaszczyt, gdybyś zgodził się dołączyć jako gospodarz. Pomyślałem sobie: wow, w jednej chwili parzysz herbatę w domu, a w następnej jesteś poproszony o zostanie czarną twarzą białej organizacji, i ironizował w swoim stylu. Po chwili dodał: odparłem, że to świetna okazja, ale zdaję sobie sprawę, że dostałem propozycję tylko dlatego, że jestem czarny. Stephen próbował wyprowadzić mnie z błędu, mówiąc, że doceniono mój talent, że jestem jednym z najlepszych komików swojego pokolenia, ale co on może wiedzieć? W końcu też jest czarny, opowiadał komik. Stąd upowiedz skrytykował nie tylko hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej. W trakcie gali Car Michael zakpił sobie m.in. z hollywoodzkiego aktora Toma Cruise'a, który od lat otwarcie manifestuje swoją przynależność do kościoła scjentologicznego. Gwiazdor serii Top Gun oraz Mission Impossible w zeszłym roku zbojkotował Złote Globy i postanowił oddać 3 statuetek, które zostały mu przyznane w 1990, 1997 i 2000 roku za rolę w filmach Urodzony 4 lipca, Jerry Maguire oraz Magnolia. Mam pomysł, weźmy te 3 nagrody i wymieńmy je na bezpieczny powrót Shelley Miscavige, zażartował prowadzący, nawiązując do tajemniczego zniknięcia żony guru scjentologów Davida Miscavige'a. Jerrod nawiązał też w dość przewrotny sposób do antysemickich wypowiedzi Kanye Westa. Po tym, jak za swój film Fabelmanowie, który opowiada o trudnym dzieciństwie reżysera żydowskiego pochodzenia, nagrodę odebrał sam Steven Spielberg, prowadzący powiedział: widziałem film razem z Kanye i muszę przyznać, że całkowicie zmienił on jego poglądy. Jest pan naprawdę dobry, panie Spielberg, skoro wpłynął pan na samego Kanye Westa, sarkastycznie podsumował komik. Zabawny akcent towarzyszył także wręczeniu statuetki dla najlepszego aktora drugoplanowego w telewizyjnym musicalu, komedii lub dramacie. Wręczająca nagrodę Jennifer Coolidge zapomniała się nieco, bowiem otwierając kopertę z werdyktem, gwiazda American Pie oznajmiła publiczności zgromadzonej na gali Złotych Globów, że Oscar wędruje do... kropka. Na szczęście natychmiast się poprawiła i tym razem bez wpadki powiedziała już: a nie, Złoty Glob. Złoty Glob otrzymuje Tyler James Williams. Choć większość dziennikarzy interpretuje to jako zabawną pomyłkę, to osoby, które znają oryginalne poczucie humoru aktorki, twierdzą, że cała akcja była zaplanowanym wcześniej żartem. Jennifer Coolidge tego wieczoru powróciła jeszcze na scenę, ale tym razem nie jako osoba wręczająca nagrodę, a jako laureatka. Za jej występ w serialu HBO Biały Lotos, znana z roli matki Stiflera 60-latka, otrzymała wyróżnienie za najlepszą rolę drugoplanową w miniserialu. Podczas podziękowań nie kryła emocji, a swoją przemową wzruszyła tułaś reżysera nagrodzonej produkcji, Mika Witea. Na imprezie nie zabrakło też olśniewających kreacji hollywoodzkich gwiazd. Kto na jubileuszowej gali zaprezentował się najlepiej? Linkiem.